Grzyb. To jedyne, co mi pozostaje po obejrzeniu tego komentarza, po obejrzeniu tego filmu i wam zresztą też. Kupcie sobie grzyba. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Gabor. Tęskniliście za Gplaya, mówiliście, że Gplay, że dawno Gplaya nie było, więc powrót Gplaya, można tak to powiedzieć, bo ostatnio Gplaya chyba komentował Nachos. Ponadto niedawno był TikTok SCP oglądane, więc powrót Gplaya w dosyć takim ważnym dla mojego serduszka temacie, ponieważ jak Gplay został wydomem w Minecraft, to jest chyba literówka swoją drogą. Zobaczymy, co z tego będzie. Temat jest dosyć dla mnie ważny, ponieważ ja bardzo lubię postać Venoma. Starsi widzowie, w pojęciu, że starsi, że mają więcej lat, a nie starsi, że mnie dłużej oglądają, mogą kojarzyć postać Venoma z filmu Spider-Man sprzed bodajże jakichś już 16 lat chyba. No 2000... rocznik 2000 plus i 2010 minus, gdzieś w tym przedziale był ten Spider-Man robiony, jak i ze zwykłego postu filmu pod tytułem Venom z 2018 roku, na który miałem zaszczyt być na premierze tego filmu, pierwszy dzień, instant film multikino była moja obecność, więc postać bardzo lubiana przeze mnie i chyba bardzo zniszczona przed Gplaya. Ja jeszcze sobie ustawię tylko, o, HD jest. Jedziemy. Link oczywiście do twórcy, jak i komentowanego filmu w opisie. Jędrzeju. Ty jest dziennikarz Gplay. Zauważa, że w laboratorium wojskowym jest pożar. To poczekaj, on jedzie samochodem. Losowo sobie jedzie samochodem. I nagle zauważa, że jest pożar w jakimś więzieniu, tak? To gdzie on musiał jechać tym samochodem, że nagle ma więzienie obok siebie? W sensie, jakby nie wyobrażam sobie tego, że po prostu jedziesz i widzisz gdzieś, o, więzienie wojskowe ma wybuch i jest pożar i w ogóle. Więc czemu? Czemu tak? Ale okej, okay, kontynuujmy. Który go infekuje? Infekuje, a Venom to nie było tak, że Venom to był swego rodzaju pasożyt i ten pasożyt musiał mieć nosiciela. Jak widać na poniższym tutaj filmie jest nosiciel, więc czemu miałby go infekować? Czy przeszedł z tego właściciela na Gplaya? Nie wiem, mam nadzieję, że się dowiem. Gojnika tak Venoma, wygląda przemiana który go infekuje? Venoma. To nasz bohater tak się zamienia się w potężnego Venoma. Zobacz. To jest jeden do jeden ten sam Venom. Venom nowa skin. Właśnie przyszedłem do pracy, już w wiadomościach i w radiu słyszałem, że dzisiaj miał miejsce jakiś wypadek. Szef mnie pewnie za momencik tam wyśle, ale zapomniał dać mi ostatnio wypłaty, dlatego najpierw przycisnę go, żeby dał mi wypłatę. Pójdziemy pewnie dzisiaj na jakieś zakupki. Ej, a to nie było tak, że w filmie Venom też był dziennikarz? Tu też chyba jest taka analogiczna sytuacja, czyli prawdopodobnie scenariusz przekopiowany. Choć, czy ja wiem, czy przekopiowany, bo to jest coś o wypłacie. Idziemy właśnie tutaj do biura. O, jeszcze funcio. Witam bardzo. Właśnie tam wąsisko, toż to tak o Hemingway. Późna z wypłatą, a ja ogólnie chciałbym mieć na jedzenie, chciałbym... O, się odwrócił, szefuncio chyba coś wykombinuje, żeby nie dać tej wypłaty. Bo już dosyć ma właśnie tego mojego niezniszczalnego... Czemu ona jest z dwóch stron? Już chciałem krzyczeć na niego, czemu wyzywasz Nokia 3310? Późna z wypłatą, a ja ogólnie chciałbym... czemu ona, patrzcie, ona jest dwustronna, patrzcie, jest z jednej strony, przewija się w drugą stronę. Mojego nie... I tu też jest Nokia. Piękne. Dobrze, tutaj proszę, w takim razie wypłatka, pyk. Ale tu nie... Przepraszam bardzo, jak ja odbieram wypłatę, nie z YouTube'a, tylko z mojej pracy, to ja muszę podejść do biura, podpisać kwitek i w ogóle, więc to tak wygląda, że on się na środku ulicy i w ogóle ten mu daje hajs, tak, nie ile, 2-5 złotówki, czy mamy 1000 złotych, 1000 czegoś, 1300, 1400, dobra, nie chcę mi się liczyć. No i chyba jesteśmy już... Dobra, masz 1100... 2000, 3100, ile dobrze liczę. Pytanie, czy czego i netto, czy brutto? Chyba netto, bo brutto by nie dostawał raczej. To ja lecę, taka dupa, okay, nie stawka chyba jako dziennikarz. Szlaban, co? Ej, tak się szlabanów nie otwieram. Akurat, bądź co, bądź na szlabanach okay, się znam. I jeżeli szlaban nie ma zasilania, to się go tak otwiera. Tylko to nadal nie jest uderzenie w niego i nagle się w górę otwiera. Głupie! Co się dzieje tu? Skutery ktoś na środku drogi poustawiał? Ej, co jest grane w ogóle? Jakieś skutery, to jakiś gang motocyklowy, uważaj, świnka! To jest... Piggy Blinders. Ty, a tam jest chyba wojskowe laboratorium. Słuchajcie, bo ten wypadek miał miejsce... To baza wojskowa czy laboratorium wojskowe? Ale może tutaj się coś teraz wydarzyło i to no będzie... No stary, widzisz raz... pożar, przejeżdżając, przechodząc. Czemu nie zadzwonisz na straż pożarną? Jakby ja raz byłem świadkiem wypadku. Jechałem sobie do pracy, godzina chyba 5:30, 6:00, może nie wiem, przed 6:00. I auta się zderzyły ze sobą. Nie czołówkę, tylko jeden jechał tak, a drugi tak na skrzyżowaniu. O tak, wam pokażę, o tak. I się zderzyły. I ja od razu instant dzwonię na jakieś służby i w ogóle, a nie jakoś tak, wiecie,
O, podejdę, sprawdzę, co się dzieje. Super zdjęcia, dobra, wiecie co? Wezmę tutaj... Kościu, pali się, czemu nie zrobisz... Dzwoń, masz Nokię, dzwoń. Teczkę jedną, okej, nie wiadomo co... Serio, to jest wymiar społeczeństwa, jakiego chcemy obserwować. O, wypadek! Gdzie ja zostawiłem telefon? O, tu telefonik. It's selfie time! No mniej więcej tak to wyglądasz, odblokowałem telefon przypadkiem. Normalnie jakieś super goście w... To jest w ogóle wytrwały dziennikarz. Spina się na drzewo, byleby uhaczyć najlepszy kadr. Wow. W ogóle co to za baza z wysokością takich płotów? Bazy tak nie wyglądają. Fabryka, którą ochraniam, ma wyższe płoty. To nie tak działa. W ogóle czemu baza wojskowa jest w środku pierwszonego miasta? Co jest to u mnie tak? Ała, w ogóle normalnie ogień mnie tu zaatakował. Nie zaatakował cię ogień, tylko w niego wdepłeś. Zastanawiam je, to ta ciecz. Ej, widzieliście, co to było? To są jakieś... Ej, kto to jest w ogóle? Ja nie mogę, lepiej się chowajmy, słuchajcie. Albo wiecie co, wezmę szybko kamerę, nagramy tu... To się chowasz, czy kamera, gościu, jakiś alien ci tam chodzi, a ty postanawiasz zrobić sobie nagrać w... Let's take a selfie! Mnie co? Chodź tutaj, ładnie ci zrobię zdjęcie. On mówi! Venom mówi, wysłyszycie jego głos? Voice of Venom, o! Słyszeliście to? Tak mniej więcej prezentuje się głos Venoma. Co na to Gplay? Szybko tutaj stawiam. Ej ty, cwaniaku, czego ty chcesz ode mnie, co? Chodź tutaj, ładnie ci zrobię zdjęcie. Uśmiechnij się, będziesz w gazecie. Każdy antagonista Gplaya w jego filmach ma ten sam głos, piękny. Coś ci pokażę, chcesz lepszy artykuł? To przyjdź tutaj do mnie. No dobra, no to coś idę, ci pokażę, słuchaj. Super artykuł. Jaki artykuł jeszcze lepszy, słuchaj? To jest najlepszy artykuł w ogóle, to ty stoisz za tym podpaleniem, przyznaj się, przyznaj się. No, a może stoję, a może nie stoję, wiesz? To się nagrywa, tak? I ogólnie będę mieć dokument. It's a prank, bro! It's a prank! Wiedzieć do kamery ogólnie, bo będziesz sławny, szczerze powiem. Chcesz coś powiedzieć? Ej, słuchaj, jesteś morderczym zwierzakiem, ale powiedz coś do kamery, będziesz sławny. Ty będziesz sławny niedługo, no to nagraj to! Ej, co się dzieje? Ej, co ty robisz? Jak? Widzieliście, jaki punch center tutaj się ten, że on tam... Ło, tak, najlepszy artykuł. To nagraj. Co się dzieje? Ło, wybuchy, mgła, pościgi. Ej, weź kurczę, przestań. O, słabo mi jest. Aż się położył. I znowu... Co się dzieje? Ten sam... Gplay sleeping effect, co zawsze. To wszystko się nagrało. No, ale wyszedł, dobra, okej. Wyszło, faktycznie zmienił nosiciela, tylko taki spoiler, jak Venom zmieniał nosiciela, to poprzedni umierał. Venom chciał, żebyś ty został Venomem, rozumiesz? Chciał, żeby on został Venomem. Venom chciał, żeby Venom został Venomem. Ok. Po prostu w końcu ta substancja dziwna opuściła moje ciało i jest teraz z tobą, zatem ja uciekam, nie chcę już tego Venoma, idę, uciekam. Co? Widzieliście to? Serio, ty go tak puściłaś? Ja? Ej, co? Kto do mnie mówi? No ja, Venom. Kim ty jesteś? Siema. Ale zamień... Kto mówi? Venom. No ja. Siema! Piękne po prostu. Ja mam jakieś super moce, bo zauważyłem, tak, że mega szybko biegam. Rzucać pajęczą siecią, możesz nawet spróbować to. To nie! Czy to... O ile się nie mylę, Venom nie miał umiejętności plucia, czy tam wyrzucania pajęczej sieci. Miał ją Spider-Man, połączony z Venomem, nawet z filmu, żeby was nie skłamać, Spider-Man 3 to chyba był, albo 2. To był Spider-Man 3 i to był film z roku 2007 i tam mógł dopiero pajęczą siecią, bo się połączył z... Spider-Man się połączył z Venomem, a tak po prostu Venom to raczej nie byk. Chyba, że Gplay jest Spider-Manem. Także jedziemy do domu, co mojego? Możemy a przecież ty jest super szybki, po co ci ten skuterek? No, musisz uważać, bo... Cię w pańczynie, cwaniaki, teraz mnie nie złapiecie mnie, elemele dudki. Pokonę ich. Ja nie... Nie, przepraszam bardzo, muszę to zrobić. Nie mogę tego zrobić, bo mi usunął kanał, ale... Naprawdę... Elemele dudki, nie złapiecie, jesteście w sieci, elemele dudki. Serio, Gplay, god f
Demet. Mam teraz z Venomem, mam super moce. Ja nie mogę, jedziemy tego skutera. Ale po co, jak ty szybciej biegasz, niech to jest skuter. Wszystkich na swojej drodze. Ale on ma lagi, straszne lagi ma ten Jeepley, naprawdę. Potężne lagi. Ale ja na chwilę się zdrzemnę, więc ty tam działaj, a ja po prostu. Co? Dobra, okej. Co? Jak coś to wołaj? Słuchaj, wewnętrzny żywicielu. Nie chcę ci nic mówić, ale idź spać teraz, idź spać teraz, żywicielu, i jak coś, to cię zawołam. Co oni tutaj robią? Ej, chyba nie chcecie ze mną zadzierać cwaniaki. Ja tutaj dużo. Tak naprawdę mogę wziąć... Co to jest? Użyć swoich... Co to jest za big maczeta w jego wykonaniu? Wytyfy! O nie, ludzie, szybko! Ratujcie się na niego! O nie! Ja tutaj, słuchaj, potrafię używać... Potrafisz się bugować. Zostawcie nawet mnie nie zaplątałeś się w pajęczynę. Zaplątałeś się w krzaki. Ale wow, znowu tu strzeliłem. Czemu tego nie bije? Słuchaj, nie podchodź do mnie, bo cię zamrożę, rozumiesz? Nie ma mowy. Nie zgadzam się na to. Tak, zaatakuj tych wojskowych, bo oni nie mają skryptu. Nikt im teraz nie włączy, bo są w akcji. Więc musisz zaatakować, bo mieli skrypt taki, że dopiero jak zaatakujesz, to cię mogą gonić. I wszyscy po prostu będziecie w pajęczynie. A, nie, masz też lagi. Za dużo was tutaj jest. No, ja nie mogę, widzisz? Idę na policję. Pomocy, ratunku. Co? Venom atakujący wojsko idzie na policję, pomocy, ratunku. Policję i powiem w ogóle, po pierwsze, że ta dziwna... Obcy pójdzie na ziemską policję, żeby się poskarżyć, że zaatakowało go polskie wojsko. Ciecz, tak jak było ludzkie, ziemskie. Wynumierz teraz cicho i mi nie przeszkadzaj. Dzień dobry, panie obcy. Dzień dobry. Co pana do nas sprowadza, do naszej pięknej planety? Jezu. Że poszło i tak naprawdę powiedzieli, że chcą na mnie robić eksperymenty. O, proszę coś z tym zrobić. Proszę pana, ja już panu pomogę szybko. Tutaj mam takie ważne... Dobrze. Dokumenty, tutaj proszę zobaczyć, to jest tajna broń, która... O, dobrze, udało się cię co ty pokonać. Robisz? Co ty robisz? Ale powiem, że... Noob Jeepley versus boss policjant, sorry. Jakby XD. Jesteś Venomem, jesteś strasznym... Zrobię ci zdjęcie. Słuchaj, zamknąłem cię w kratkach, więc zrobię ci zdjęcie. Let's take a selfie, boy! Serio? Jakby nie chcę nic mówić, ale naprawdę w celi, która w ogóle jest na piętrze zamiast pod komisariatem, albo nawet na parterze, są szyby? Tak po prostu? Przecież to wystarczy wybić. Nawet łokciem. Jest tam jakaś szczelina, to dałbyś radę się wydostać. Co widzisz? Co? Drewniany szyb wentylacyjny. Po siebie. No Alcatraz to nie jest. Jest nade mną przejście, ale za się? Tak. Okay. Dokładnie, użyj swoich pajęczych właśnie umiejętności. Czemu pajęczych? Ty nawet... Spider-Man to nawet nie jest on. Stój, słuchaj, to ja... potwór! Nie, to nie jestem potwór, to ja, Jeepley, słuchaj, to ja reporter, zobacz, mam tutaj mój telefon. Mam tu moją niezniszczalną Nokia 3310, to jest dowód, że jestem sobą. We mnie wcielony, gada do mnie, co ale mam robić? Ale motyw jest tak... 79% wyjęty z filmu Venom, okej? Okay? Rzeczy, ja już mam tego dosyć, ja muszę... Czemu bije swoją żonę tą niezniszczalną cegłą? Ta Nokia ma większy sharpness niż ty. Byś przyjęła wszystkie moje zdjęcia, jakie teraz mam. Weź to wszystko i daj normalnie mojemu szefowi. To są najlepsze zdjęcia na tej kamerze. Jest najlepsze. Jak wpiszesz best photos w Google'a, best photos, to tu są te zdjęcia. Best photos, one są tutaj. No patrzcie, tu jest jedno najlepsze zdjęcie. No kurde, no. Tu one są w tym miejscu. Masz mi powiedzieć, w jaki sposób ten Venom przeszedł na moje ciało, rozumiesz? Masz mi pomóc. No dobra, pomogę ci. Akurat tutaj teraz chciałam zbadać sytuację, jak wygląda. Słuchaj, Venom wybrał... Żywiciele umierali po tym, jak Venom opuszczał jego ciało. No a z twojego ciała musisz się z nim rozdzielić. Tylko... Tak, stawiasz ten, dwie kropki, jak w matematyce, albo ukośnik, albo linię ułamkową. On podsłuchuje, on wszystko wie, on jest w moim ciele, słuchaj. To patrz, zrób tak, to ja nie będę dokładnie zdradzać planu tobie teraz, ale musisz znaleźć ogólnie rakietę, a ja muszę znaleźć takie jedno urządzenie, więc szukaj rakiety. Nie. Nie kopiujcie aż tak bardzo scenariusza Venomu. Nie,
niestety, a ja postaram się znaleźć tego urządzenia i się widzimy tutaj, dobra? Dobra. Szybko. Urządzenie, rakieta, o co mu chodzi? Może on chce rozdzielić. Venomie, ty nie podsłuchuj ogólnie tam jakby. Słuchaj, ty chyba jesteś śpiący, prawda? Idź może na drzemkę jakąś. No tak, jesteś śpiący. Ja też jestem śpiący. Czekajcie chwilę. Tak to działa, przecież jak ci ktoś przypomni, że jesteś śpiący, to nagle zasypiasz. Spać, a ja sobie poradzę. Dobra, słuchajcie, Venom poszedł chyba spać. Tam jest... Tak, posiewnął, patrzcie, ja też teraz pójdę. Pyk. W pajęczynie cały, jeszcze raz tutaj pajęczynę. Ej, no właśnie tam, słuchaj. Słuchaj, wieczór tutaj. I co? Dobra. On sam w to wszedł, jeszcze się zdziwił, że... O nie! Jak jest głupie! Przecież sam w to wszedłeś, nawet byłeś chwilę wcześniej bez tej pajęczyny. I cię teraz normalnie rzucę pajęczyną i się czci. On go zakopał żywcem! On ma dirta, żeby się stamtąd posadzić, ma go w ręce! Tu grzecznie, tak? Dostęp do rakiety, tutaj jest rakieta. Tak? Co jest? Co szybko? Szybko, żeby się nie zorientował. Właśnie tutaj zamknij oczy i po prostu się uspokój. Ja tutaj to wszystko zorganizuję. Dobra, kończ dawaj. Gotowy jesteś? Włączam, 3, 2, 1, go! Włącz! Dobra, wow, co się dzieje? Rozłączyłeś teraz Venoma? On już nie jest w moim ciele, dziękuję ci! Ej, i co on teraz tutaj jest jako ciecz? Słuchaj, musimy... Wow, i on jest teraz cieczą, w ogóle niezabezpieczoną. Aj, taka poprawka. Venom nie zawsze zabija swojego właściciela, jak opuszcza jego ciało, ale jeżeli właściciel poprzedni był za słaby, czyli tak jak ten naukowiec, to właśnie zabija. Jak właściciel nie jest za słaby, czyli jest mocny, tylko po prostu został usunięty z jego ciała, na przykład falami magnetycznymi, czy tam rezonansowymi, jak to było w filmie, to wtedy nie zabija, tylko po prostu opuszcza. By do tego nie wpaść. Dobra. Molt, to nie jest Venom, to jest stopione tytanium. Czemu? Żeby on się nie dostał do innego ludzkiego ciała, rozumiesz? Ja to zrobię, dam radę. No dobra, słuchaj, trzymam za ciebie kciuki, dziękuję w ogóle, że mi pomogłeś, bo teraz mogę być sobą. Już mnie własna żona nie poznawała. Odpalę ci rakietę, słuchaj. Odpal. I dawaj. Jesteś egoistą, tak tylko powiem. Dobra, jak lecę. Tam ogólnie, wszystko w porządku? Czujesz się dobrze? Tak. O, jak go tyle... Tak, no, bo widzę... RG, błagam, wiem, że się na tym znasz. RG, czy stoisz obok rakiety w momencie, gdy ona startuje? No właśnie. Kosmos w ogóle. Co, nawet podest cały ze sobą wziął. Człowiek w ogóle. Dobra, szybko, zdjęcie tutaj już mam nagrane, okej? Okay. Widzieliście, jaki dobry człowiek? Poświęcił się, wziął po prostu tą ciecz Venoma i wysłał ją w kosmos. Mam nadzieję, że tam się bezpiecznie jej pozbędzie. A my ogólnie możemy już wracać do domu. Fajnie było być przez jakiś czas Venomem, ale na dłuższą metę fajnie. Bym nie chciał. Ogólnie napiszcie, czy odcinek wam się podobał. Nie podobał się. O, tu już to nawet napisał. Venom jest fantastyczny na odcinek Gabora. Pozdrowienka. Czy ktoś serio już przewidział, że ja tu będę? Serio? Pać Venomem w Minecrafcie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, papa. A ja tylko i wyłącznie dziękuję, lub po prostu nie dziękuję Gplayowi za to, że zepsuł mi kolejną postać w mojej głowie, czyli Venoma, tak jak wcześniej zrobił to z Leszką Czaki. Dziękuję wam gorąco za oglądanie, link do filmu, który komentowałem jest w opisie, jak i do twórcy tego filmu. Gorąco zapraszam do subskrypcji, komentarza, udostępnienia, dzwoneczka, jak i... lajka. Dodatkowo zapraszam do mojego Instagrama, grupę na Facebooku, fanpage, kanał na Twitchu. Gorąco was tam zapraszam, jeszcze na Discorda was zaproszę. Dziękuję, że oglądaliście i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego, cześć. Hejka.